YouTuber, który ostatnio w rekordowym czasie zjadł całe menu z restauracji MrBeasta. Teraz pierwszy swój diamentowy przycisk YouTube'a, ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Dodatkowo w dzisiejszych newsach YouTuber dał swojemu ojcu 300 tysięcy dolarów. Streamer zalicza wstydliwą wpadkę. Streamerka Among Us popłakała się przez ludzi na czacie. Widzowie ostatnio dobijali się do domu DJ-a Palasida, przez co on ich wziął przed kamerkę na streamie. A na koniec pokażę wam lody za 400 tysięcy złotych i powiem wam, dlaczego uważam ich cenę za oszustwo. Tutaj na ekranie macie ludzi, którzy podsyłali mi tematy na dzisiejszy odcinek. Jak coś, to linki do nich macie w opisie. A jak macie coś ciekawego na odcinek, to bardzo dobrze wiecie, gdzie możecie mi to podesłać. Wczorajszy próg został oczywiście rozpieprzony, więc tutaj macie nowy próg do dobicia do 24. Jutro wyjeżdżają kolejne newsy. Jak chcecie kupić sobie ładną ubrankę, to wbijajcie oczywiście na konopski.pl. Połowa osób, która mnie ogląda, to mnie subskrybuje, więc jak jeszcze tego nie robisz, to walnij głową w suba, bo lecimy po 500 000. A teraz zapraszam do oglądania. Dobrze, więc na start weźmiemy sobie wstydliwą wpadkę streamera z Twitcha i już wam tłumaczę, o co jest 5. I wiecie, jak streamerzy pokazują gdzieś na live swoją przeglądarkę, to mogą wyskoczyć dziwne rzeczy, które wcześniej oni wyszukiwali. I zwykle to są jakieś strony dla osób, które przekroczyły 18 lat, if you know what I mean. I 20-letni streamer o nazwie D. Sparker pokazał, że w swoich ostatnich wyszukiwaniach pytał się wujka Google, czy może robić rzecz na S w samochodzie bez łamania prawa. I potem jak zorientował się, że to wszystko było widać na streamie, to konkretnie się speszył, ale tutaj macie z tego klip. Search history Parker. Monkey S. This is why we don't Google stuff. I no nie wiem, koleś ma 2 IQ, bo mógł to jakoś obrócić w żart, albo zrobić tak, żeby wydawało się, że specjalnie to pokazuje, tak jak to robi Patecki u siebie na story na Instagramie. Tak to każdy wie, że jego wyszukiwanie było legitne i gostek pyta się Google o dziwne rzeczy. Teraz przejdziemy do trochę smutniejszego newsa, bo streamerka Among Us o nazwie Chocobars, która ma ponad 700 tysięcy obserwujących na Twitchu, miała na swoim ostatnim streamie grupę totalnych zbanów, którzy ją po prostu obrażali na czacie, bo ta w jakiejś rundzie wskazała niepoprawnie impostora. I ja jakby tego nie kumam, Among Us to jest gierka for fun i nawet jak streamer wskaże złego impostora, bo takie rzeczy się zdarzają, no to nie jest powód do jakiegoś wyzwania. No bo, come on, streamerka już nie wiedziała, jak na to zareagować i się po prostu rozpłakała. Mówiąc, że jedynie chce się dobrze bawić grając w Among Us, ale to już sami oglądajcie. I just feel like lately Among Us has been a little bit hard with chat, like... Everyone's just so mad at me. I just wanna play games and like entertain. No, strasznie przykra sytuacja. Niektórzy widzowie to chyba nie są do końca świadomi, że streamer czy youtuber, którego oglądają sobie bezpiecznie na nagranie, to też jest człowiek z uczuciami. I po tym streamie, gdzie Chocobars się rozpłakała przez dzbanów na czacie, napisała tego tweeta. Kocham was, dziękuję, u mnie jest okej. Wydaje mi się, że po prostu potrzebuję odpocząć od internetu, aby się pokochać i przypomnieć sobie o ważnych rzeczach w życiu. Więc na szczęście Chocobars dostała wsparcie od tych dobrych widzów i już się raczej pozbierała, ale przykro jest dalej oglądać takie rzeczy w internecie. Jako już dosyć sporo osób nie tutaj ogląda, to nawet jak jakiegoś twórcy nie znosicie i najchętniej byście go rozszarpali na strzępy, to zachowajcie sobie jakieś cierpkie słówka dla siebie. Po prostu odpuśćcie sobie oglądanie tego youtubera czy streamera, bo słowa mają moc i potrafią dobić takiego człowieka jak gwóźdź w dechę. Jak jesteśmy przy nieodpowiednich zachowaniach widzów, to w Polsce często jest zauważane jedno zjawisko, które dosłownie prześladuje większych twórców. I danym tego przykładem jest Isamu, który wrzucił na ten temat już kilka filmów, no i chodzi oczywiście o nachodzenie prywatnych domów youtuberów. I to już samo w sobie jest totalną przesadą, ale niektórzy potrafią jeszcze wejść o krok wyżej, co wcale tak niedawno, bo 2 miesiące temu, udowodnił Isamu na swoim kanale. I tutaj macie z tego urywek. Patusy myślicie? Przecież jak ja bym was złapał, to bym was... No w przypadku Isamu też naprawdę mieliśmy poważny przypadek wyjątkowych cymbałów, a zjawisko nachodzenia twórców w ich domach to dalej występuje, co można było zauważyć na ostatnim streamie DJ-a Palasida, któremu chłopy podbiły pod mieszkanie i zaczęły napierdzielać w drzwi na streamie. Zaś no, gdzie jest tutaj logika, to ja nie mam pojęcia, ale na szczęście dla tych chłopaczków Żyżej zachował się w miarę w porządku. Jak już ich złapał i wziął przed kamerę na streama, to w mądry sposób dało im chyba do myślenia, że to co robią jest po prostu złe. Ale to już sami oglądajcie. Zabiję. Nie, chodźcie tutaj, zapraszam panowie. Dobrze, macie maski, nie mam problemu. Zapraszam panowie. Możesz tutaj podejść, jesteś w masce. Po co dacie w drzwi? No ja nie widzę. W sensie, co jest fakt. No ale to po co to robicie? No właśnie. Ale żebyście. Dam wam po autografię. Z dedykacją nawet, mordy. Ja pierdzielę! No nie wierzę, guys. Ja pierdzielę.
No tyle dobrego, że było widać, że to były po prostu jakieś małe pierdki. Jeden to miał nawet oksy podobne do mnie, ale przysięgam, że to nie byłem ja. No i biorąc ten przykład sytuacji z Isamu i nawet mi przychodzili pod chatę i darli się, żebym wyszedł. Jak macie więcej niż 10 IQ, to sami wiecie, że takich rzeczy się po prostu nie robi. I to jest totalnie słabe zachowanie, za które można jeszcze oberwać, jak trafi się na jakiegoś nerwowego youtubera. Ale nie wiem, kto chciałby lać swoich widzów. Napiszcie mi, co znacie o takim zachowaniu, zostawcie suba z dzwonem, a teraz przechodzimy do następnego tematu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio pokazywałem wam chłopa, który zjadł całe menu z restauracji Mr. Beast w rekordowym czasie 10 minut. Jego film z tego zbliża się już do 10 milionów wyświetleń w kilka dni, więc to totalnie wybuchło w internecie i zdobyło potężną popularność. I nie wiem do końca, czy to było zdrowe, ale wyglądał na końcu na szczęśliwego, a to jest chyba najważniejsze. I ostatnio widz podesłał mi tego samego gościa, jak wpieprza swój diamentowy przycisk YouTube'a, który dostaje się po przekroczeniu 10 milionów subów. I miałem na początku takiego laga w mózgu, czy on serio wziął i zażarł swoją nagrodę od YouTube'a, która jest zrobiona ze sztucznych materiałów. W sensie, no widziałem już w internecie gości jedzących szkło itp., ale tutaj mi to trochę śmierdziało. I moje przeczucia były prawidłowe, bo gościek zrobił dokładnie taką samą replikę tego przycisku, tylko że z normalnych jadalnych rzeczy. I tak, ja też jestem tym faktem trochę zawiedziony, bo spodziewałem się zjedzenia przycisku, ale w sumie sami oglądacie, jak mu z tym poszło. 3, 2, 1, go! Ogólnie to on obalił ten przycisk dosłownie w takim samym czasie, co z jedzeniem menu Mr. Beast'a. Więc trochę miernie mu to poszło, ale niech mi ktoś kurde wytłumaczy, dlaczego filmy z jedzenia żarcia robią tak gigantyczne wyświetlenia. Mojego najpopularniejsze odcinki mają prawie po 100 milionów wyświetleń, więc ja chyba muszę się przebranżować na jedzenie żarcia na kamerze, bo to jest po prostu jakiś hit. A jak jesteśmy przy jedzeniu, to ostatnio szef YouTube'a, czyli Mr. Beast, nagrał odcinek schodzenia do najdroższych restauracji w Ameryce i zamawianie tam najbardziej wykwintnych dań oraz deserów. I gość tam pokazał na przykład steka za 50 tysięcy dolarów, który był cały obtoczony w złocie oraz truflach. I w sensie pokażcie mi człowieka na świecie, który idzie do restauracji i wydaje 50 tysięcy dolców na steka, bo miał akurat taki kaprys, żeby jego jedzenie było opanierowane w złocie. A jeszcze tak ciekawostkowo, złoto, które używają do takiego żarcia, rzeczywiście jest złotem, ale nasz żołądek nie jest w stanie tego przetrawić i potem jak jesteście na toalecie, to dosłownie stracie goldem. Ale to nie jest najbardziej absurdalna rzecz, którą pokazał Mr. Beast, bo na końcu mieliśmy tam jeszcze lody za 100 tysięcy dolarów, czyli prawie 400 tysięcy złotych. Jakby wydaje mi się, że te restauracje strasznie skamują bogatych ludzi, którzy na przykład są w stanie wydać 100 tysięcy dolarów na lody i zawsze mają jakąś historykę do każdego produktu, który został tam użyty. I tak jak to było z tymi lodami, sos, którym polali te lody, miał być zrobiony z bardzo drogiego 50-letniego soku jabłkowego. Ale to już sami oglądajcie. From chocolate bars that cost $500 each. Strawberries that are picked from Japan, flown over last night first class just for you. Wait, from Japan? From Japan. We topped those strawberries in a bottle of 99-year-old grape juice. That cost over $20,000. Those peaches cost $500. Some really, really, really fancy 50-year-old apple juice. This, my friends, is $45,000. No nie wiem, no moim zdaniem to strasznie śmierdzi i mam wrażenie, że rzeczywiście mogą używać produktów z wyższej półki, no ale sami zobaczcie, jak to brzmi. Polewa zrobiona z 50-letniego soku jabłkowego. Jak taki sok zwykle już po tygodniu, to nie nadaje się do niczego. No ja widzę tylko takiego Janusza wymyślającego historię do każdego z tych produktów, a potem ściskający to za jakieś absurdalne ceny, które tak czy siak kiedyś kupi jakiś bogaty gość, tak jak na przykład Mr. Beast. Ale on przynajmniej nie zgubi i to nagrywa, żeby mieć ciekawy content, a nie tak po prostu wydaje 100 tysięcy dolców, żeby się nażreć i tyle. Nara. Na koniec mam piękną historię, bo YouTuber z grupy Delk i tak dokładnie to jest ta sama grupa youtuberów, do której należy dzban ze wczorajszego odcinka, który przegrał 300 tysięcy dolarów w 2 dni. I na szczęście nie każdy w tej grupie jest takim two-headem i Kylie zamiast stracić 300 tysięcy dolców, to jej po prostu przekazał w prezencie swojemu ojcu, który tego bardzo potrzebował. I nagrał z tego cały odcinek, a tutaj macie reakcję jego taty na dostanie takiej kwoty. What? You're kidding me, right? Oh, am? No. It's gonna hit this week. Oh, oh my god. That's so great. That's great. Oh my god, love you. Don't know what to say. I know, yeah. No bardzo piękna reakcja, jego ojciec nawet na koniec uronił kilka łezek, więc fajnie, że na YouTubie nie każdy jest zbanym tracącym pieniądze. A w tym momencie to było na tyle z dzisiejszych newsów, dziękuję tobie bardzo za oglądanie. Zostaw suba, jak jeszcze tego nie robisz, ponieważ połowa osób, która mnie ogląda, to mnie subskrybuje. Na tyle łapek do 24, jutro wyjrzałem kolejne newsy, więc wiesz co zrobić. Jak masz jakieś tematy na odcinki, newsy, ciekawostki, podsyłaj do mnie wszystkie wiadomości prywatne na Instagramie. Podaj do mnie na sklep, czyli na konopski.pl, możesz też odwiedzić Discorda, linki do wszystkiego masz w opisie. Mam dziękuję bardzo za oglądanie, trzymaj się, cześć.
tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.